Kolejne i ostatnie już dwa dni później. Osoby. Noe siedzi przed chatą i smaruje coś patykiem po piachu. Pan. Standardowa wizualizacja duchowa. Robotnik. Wpada tylko na chwilę. Pan. A witaj mi mój Noe. Noe. No, siemka, siemka. No jak tam? Arka gotowa? E, A no, jakby to powiedzieć, gotowa, nie gotowa. Coś kręcisz, Noe. Tylko tym patykiem sobie tak bez sensu kręcę. Gdzie ta arka? A, eee, za chałupą. Pan udaje się za chałupę. No nie wiem, czy mistrzyniowi nie mi się areczka spodoba. No nie wiem. Pan wraca z za chałupy ze wzrokiem dzikim. Noe, co to jest? Areczka. To miała być Arka. Miałeś tam zmieścić zwierzęta całego świata i rodzinę swą, i potop przetrwać, a ty coś zrobił? Pięćżeś wydrążył? I dwa wiosełka wystrugał? Były trzy, ale to jedno za krótkie. Trzy razy strugałem, ale i tak za krótkie było. Do wody nie sięgało. I jak chcesz tym płynąć? Przecież to śmierć pewna. Ja płynąć? Nie, teściową i kota tam wsadzę. A ty? Hm. Ja jako bogobojny postanowiłem pozostać na posterunku i życia z ziomkami dokonać. Tak, dobrze powiedziałem? Nie pomyliłem się? Skoro chcesz. Aha, ale zanim mistrz się zdematerializuje, tu mam fakturki i może byśmy się rozliczyli. Rozliczyli? Za co? Za ten kawał drewna? Hm. Ja tu jeszcze mam zakup kilku deseczek, gwoździków i takich tam. Pereli. A pokaż mi, mój Noe, te papiery. Noe, podaje wyciągnięte z zapazuchy faktury. Ni, pregon jest, zaraz, zaraz, tu jest nie kilka deseczek, tylko dwa tysiące. A, bo te wiosła ciężkie były do strugania, i dużo materiału się zmarnowało. Popsułeś 1998 wioseł? No bo ja chyba mam lewe ręce. Lewe? Lewizną to mi ta faktura śmierdzi. A na co ci było pół tony gwoździ? Na obciążenie, areczki. Obciążenie? Bo teściowa takie hucherko. Jak ją na wodę puszczaliśmy, to ciągle się chybotała i razem z kotem lądowała w strumieniu. Teściowa może by to wytrzymała, ale kot wyraził sprzeciw. Musiałem dociążyć areczkę. Pół tonom gwoździ pierwszej jakości ręcznie polerowanych? No, mamusi, należy się odrobina luksusu. Pół tony luksusu. Ale, ale, ale co my tu jeszcze mamy? Koło sterowe. Pozłacane. Nie powiedz mi chyba, że w tej łupinie jest miejsce na koło sterowe. I kto nim będzie kręcił? Kot? Koło było w pierwszym planie, ale się koncepcja zmieniła. I gdzie masz to koło? To wody mi wleciało. A tu co mamy? Silnik pozaburtowy Honda. Cena, o Jezu, przepraszam, o ja, 7,5 tysiąca dolarów? No, drogi był, ale taki fajny, błyszczący. I gdzie go masz? Hmm. Do wody ci wpadł? Mistrz jest wszechwiedzący. Co mamy dalej? Farby, lakiery, trzy maszty, sprzęt audio, wideo. Zaraz. Moment tego jeszcze nie wynaleziono. Mistrz nie zna mocy czarnego rynku. I gdzie jest to wszystko? Zmieniła się koncepcja? Zmieniła. Zmieniła, bardzo się zmieniła. I do wody ci wpadło, tak? No. Chciałbym to zobaczyć. Nic nie widać, bardzo głęboka ta woda. Jak rów mariański. Mnie się tu widzi, że Noe coś tu na lewo wykombinował. Ja, gdzieżby tam? A ten hangar pod lasem oliwnym, to może postawiłeś, żeby te wiosełka strugać? Ta co? Miałem na deszczu strugać? To sobie małą wiątker postawiłem. Małą? To wygląda jak hangar na jacht pełnomorski. Jacht jaki jacht? Łódeczka, malusieńka, łupka. Pinka ledwie co. Wchodzi robotnik. Szefie, jest problem. Nie teraz. No jak nie teraz, jak folia nowa potrzebna, bo basen na no jak się przecieka i panienki powiedziały, że bez basenu na żaden podobnie nie płyną.